Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z serii Testujemy. Dzisiaj sprawdzimy sobie grę Battle Ride. Moi drodzy, jest to naprawdę genialna gra PvP, taka bardzo mocno skierowana w stronę PvP. Jest co prawda na Early Access, ale już teraz oferuje naprawdę sporo. Jak sami widzicie, jest tak, powiedzmy po polsku, troszeczkę jeszcze połamana jest ta polszczyzna, ale naprawdę wygląda to całkiem spoko. Moi drodzy, na czym polega ta gra? Standardowo wybieramy sobie tryb, czyli Quick Match, Liga, Prywatny, przeciwko AI i tak dalej. Mamy tutaj do wyboru, opuść grę, Prywatny, AI, Playground, Samouczek. Ja sobie wezmę Quick Match i tutaj, moi drodzy, zaznaczamy, czy chcemy grać 2 na 2, czy 3 na 3, czy to i to. Ja ogólnie grałem w tą grę z moim znajomym, graliśmy praktycznie non-stop 2 na 2. I tutaj, moi drodzy, najpierw wybieramy sobie oczywiście postać. Jak widzicie, większość postaci mam tutaj już powbijane na poziom 6, ponieważ w zależności od tego, który poziom zdobędziemy, to mamy jakieś tam za to dodatki, jak widzicie. Za wbicie postaci na drugi poziom mamy 25 golda, 50 golda, mamy skrzynie. W skrzyniach mamy jakieś tam, nie wiem, powiedzmy takie wierzchowce, czy jakieś bronie, jakieś pozy i tak dalej. To oczywiście sobie zdobywamy w grze, albo po prostu kupujemy za jakieś tam zdobyte gemy, czy za złoto, tak? To tak w skrócie. No i tutaj wybieramy sobie postać. My sobie wybieramy i nasi znajomi. Możemy mieć jednego albo dwóch znajomych w drużynie. Tej postaci nie widziałem. To jest jakaś nowa. Do wyboru na razie postaci nie jest jakoś super dużo, bo gra, tak jak mówię, jest teraz na wczesnym dostępie dosyć. Ale już teraz oferuje dosyć sporo. Sterowanie jest dosyć nietypowe, bo przypomina ta gra taką typową grę MOBA, ale sterujemy WSAD, czyli biegamy po prostu na klawiaturze, a skilli używamy głównie myszką, spacją, Q, E i tak dalej. Także tutaj to jest taka gra naprawdę bardzo mocno skierowana na PvP i na takie bardzo mocno skillowe akcje, gdzieś tam, powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób. Troszeczkę już pograłem w tą grę, tylko że to było jakieś miesiąc temu, może troszeczkę wcześniej. Także mam nadzieję, że tutaj w miarę szybko znajdzie mi jakiś mecz. Ostatnio czekało się dosyć krótko, bo tam około dosłownie 20-30 sekund. Także gra naprawdę bardzo dużo osób. I z uwagi na to, że gra jest... O, słuchajcie, już mi znalazło. Nawet nie zdążyłem nic tutaj powiedzieć. Gra jest podzielona na 3 rundy, czyli możemy wygrać wszystkie 3, możemy wygrać... Czekajcie, jak to było, kurczę. Pominijmy wstęp. Tutaj mamy taki, powiedzmy, moment, gdzie możemy się przygotować, tak? Firestorm, dobra. Dobra, jak widzicie, tutaj w ten sposób się chodzi po prostu. Mamy takie jakieś skróty, jakieś skille dodatkowe i tak dalej, i tak dalej. Nabijamy sobie tutaj lewym przyciskiem, jak tylko trafimy, takie, powiedzmy, nie wiem co to są, paseczki pod naszym punktem, pod naszymi punktami zdrowia. I skille, nie ma tutaj żadnej many. Skille używamy po prostu, tutaj jak widzicie, zużywamy jeden paseczek, a tu zużywamy 4. Dobra, walka się już zaczęła. Dobra. Dobra, ja muszę uciec temu kolesiowi, bo mnie tutaj... Okej, pierwszego zabiliśmy. Pora na drugiego. Moja umiejętność ostateczna jest już gotowa. Okej, czyli taki mój ultimate, powiedzmy. Dobra.
i kolejny zabity. I ogólnie, moi drodzy, na tym polega ta gra. Jak widzicie, MVP rundy Bartosz, mamy już jeden mecz wygrany i no, gramy do trzech meczy, czyli 1-0, 2-0, 3-0 albo 1-1, 2-2 i 3-2, tak? Tutaj za każdym razem dodajemy sobie jakiś talent. Czekajcie, niech pomyślę. Co ja tutaj wybierałem? Już nie pamiętam. Ogólnie wybrałem sobie taką bardzo mocno ofensywną postać. Tego kolesia mi w ogóle dobrało, ja się z nim nie znam. Gramy po prostu jak nam tam poleci. Także ogólnie każda postać ma inne skille, ale każda z postaci... Każda z postaci, moi drodzy, ma swoją unikatowe skille, ale każdy też ma jakieś tam swoje... Dobra. Dobra, muszę tego kolesia trochę od siebie odgonić. Dobra, zabity. Kurde, tak tutaj się dzieje dużo, że nie mam czasu nawet poopowiadać, co się dzieje. Ogólnie gra polega na tym, że właśnie we dwójkę albo we trójkę walczymy sobie z przeciwnikami na takiej mini arenie i zwyczajnie chcemy doprowadzić do tego, żeby wygrać, tak? I tyle. Jak widzicie, tutaj są fajne takie cienie. O, teraz na przykład nie widzę przeciwnika. O, tutaj tą kuleczkę na środku możemy sobie zniszczyć. O kurde, ulti użył. O, widzicie, jak mecz trwa za długo, to tutaj ta runda nam się tak zapada i po prostu by nas to spaliło, tak? Także wygraliśmy już drugą rundę i teraz mam nadzieję, że wygramy trzecią. I to jest cała gra, moi drodzy. Jest kilka aren, chyba 5 czy 6 różnych, każda wygląda inaczej. Postaci też jest kilka, także mamy mnóstwo... O, to jest za trudne, okej. Okay. Także mamy mnóstwo połączeń, tak? Ja teraz mam atakującą postać range, tutaj mamy atakującą postać melee, ale może ktoś wziąć tanka i atakującego, tak jak tutaj ci kolesie sobie wybrali. No tylko my jesteśmy zwyczajnie po prostu lepsi, im większy wpiernicz spuszczamy. Tutaj ten koleś tą kobitką, on chyba nie gra za dużo. Dobra, ja muszę tutaj się ewakuować. No właśnie, teraz ja zginąłem. No i teraz jedyne, co mogę robić, to dopingować mojego kumpla z drużyny, który raczej i tak zaraz zginie. No właśnie. I teraz, moi drodzy, mamy 2 do 1. Czyli może być ewentualnie 3 do 1, 3 do 2, albo po prostu możemy my przegrać 3 do 2. I właściwie, moi drodzy, to jest cały urok tej gry. Jest bardzo prosta, bardzo szybka, mecze są krótkie. I im więcej rund rozegramy, tym więcej tych talentów mamy tutaj do rozdania. Także wraz po prostu z upływem czasu nasza postać staje się coraz to silniejsza. Tutaj widzicie te talenty, kto co sobie porozdawał. To zaraz chyba zniknie, z tego co pamiętam, o właśnie. Także teraz nie pozostaje nam nic innego jak... Musimy się skupić na tej lasce. Dobra. Mój koleś tutaj przeżył, ten ledwo żyje. Okej, to jest umiejętność, której nienawidzę.
Dobra, to nas troszeczkę uleczyło. Okej, okay. W końcu się udało. To jest właśnie taki typowy tank. Bardzo, bardzo ciężko jest go zabić, jak widzicie, ale nam się udało. Mamy 3 do 1. Także moi drodzy, tyle, tyle. Tak naprawdę w takim mega, mega skrócie to jest tyle. Tutaj za każdy mecz oczywiście dostajemy doświadczenie, jakieś to wygrane, złoto i tak dalej. Levelujemy sobie te postacie, zdobywamy jakieś skrzynie. Mamy tutaj jakieś daily questy, czyli 4 mecze typem wsparcie, 4 mecze dystansowym, 4 mecze czempionem z południa. Tutaj mamy, skąd jest ten czempion, ten jest z północy, północ, północ, wschód, południe. I szukamy kogoś z południa i sobie po prostu nim gramy, tak? Ja teraz rozegram jeszcze jeden meczek, żeby wam zaprezentować granie tą Jade. No też nią sporo grałem. No i zobaczymy, ile tym razem będę czekał na mecz. Ostatni mecz ile? 15-20 sekund i już grałem. Także naprawdę sporo osób w to gra. Jak macie kumpla, tak jak ja mam takiego kolegę, z którym cały czas gdzieś tam sobie gramy. Prawdopodobnie gdzieś tam na kilku filmach się przewinął nieraz, także możecie go kojarzyć. I po prostu wchodzimy sobie we dwóch i ciśniemy przez kilka godzin jakieś tam kolesi na tych arenkach. Także naprawdę pod tym względem gra jest naprawdę świetna. Jak widzicie, już mi znalazło, także czekaliśmy znowu 15-20 sekund. Tu sobie oczywiście przyspieszamy. No i to jest moja postać, tak? Autoatak podstawowy, to są takie pistolety. Lepszy atak to jest ten snajpereczka. Ona się oczywiście ładuje, ma cooldown. Zaraz jeszcze nabijemy tutaj, żeby wam pokazać. O, dobra. Stealth reset, the cooldown of snipe. Widzicie, nie wszystko jest przetłumaczone na polski. Saber shot roots the target. Okej, to sobie wezmę. Stealth i disabling shot, dobra. Widzicie, każdy pod spacją ma jakąś ucieczkę. Pod Q ma jakieś wsparcie, czyli tak naprawdę ja mam tutaj stealtha, czyli sobie znikam. O. Ci kolesie się trafili już troszeczkę lepsi. Albo ja po prostu też nie grałem długo po prostu tą laską. I użyjemy sobie ulti. No niestety on mi tutaj wszystko skonsumował. Ale fajnie się gra, naprawdę. O, zginąłem. Tutaj cały ten pasek, który zdobyłem, może sobie wziąć mój kumpel. On gra akurat chyba tym nowym bohaterem. Nie wiem, kim on gra. No niestety pierwszą rundę przegraliśmy. Muszę się troszeczkę wczuć tutaj, bo dawno nie grałem tu gościówką ze snajperką. Bardziej właśnie tamtą babcią, kurczę, ognistą. Ale zaraz tutaj coś jeszcze wykminimy. Co ja tutaj zawsze wybierałem? Cholera by to pamiętała, kurczę. No nic, myślę, że ci kolesie są do pokonania. Tutaj ten najbardziej bije i ma supporta dobrego. Także to jest na pewno jakaś tam drużynka. My jesteśmy tutaj jakimś tam, kurczę, bez porównania kolesiami nieogarniającymi.
Kurczę, nieźle, nieźle. Kurczę, zginę. Bez sensu, tutaj się wpakowałem. No naprawdę po prostu się dobry przeciwnik trafił, także tutaj widzicie, moi drodzy, jak to czasami bywa. Czasem się trafi naprawdę mocny przeciwnik, a czasem trafi się taka drużyna jak poprzednia, gdzie nie mieliśmy najmniejszego problemu z nimi. No tutaj też, kurczę, naprawdę dobra jest ta nowa postać, ja jeszcze nią nigdy nie grałem. Naprawdę jest dobry. No tutaj jak widać ta akcja trwa już za długo, gra się wkurzyła i zaraz tutaj pospala wszystkich. Zmniejsza się to pole, gdzie można po prostu tworzyć tą walkę, ta arenka. Naprawdę wytrzymały mega jest ten koleś, nie wiem dlaczego my tu przegrywamy. Podejrzewam, że dlatego, że no musimy się skupić na tym supporcie, bo ona naprawdę leczy jak szalona. Już przegraliśmy 2 mecze. Ale tutaj myślę, że teraz jakoś spróbujemy się odkuć. Dobra. Ja spróbuję tutaj jakoś, nie wiem, no nie wiem, coś musimy wymyśleć. Oczywiście cały ten rage, który sobie nabijemy przed walką, nie ma znaczenia później, bo się wszystko resetuje. Patrzcie, tylko 200 życia ma ten gość. Ja tutaj próbuję jakoś tak. Widzicie, oni chcą ewidentnie mnie się pozbyć. Kurde, ja też coś tutaj strasznie winkluję. Aż nie mogę komentować, powiem wam szczerze, bo... O, nie tego skilla użyłem. O, pięknie, pięknie. Niestety zginąłem. Nic tutaj nie byłem w stanie już więcej zrobić. Jedyne co to mogę liczyć na to, że gdzieś mój kolega z drużyny... A nie, on strasznie tutaj obrywa. Mój kolega z drużyny przetrwa i kogoś zabije, no ale niestety. Widzicie, to jest właśnie urok tej gry. Gracie sobie we dwójkę, jest naprawdę elegancko. Możecie się dobierać w takie naprawdę dobre pary, tak jak oni po prostu się dobrali. I zwyczajnie kosić albo po prostu losować sobie takich randomków jak ja i sobie no, zwyczajnie dobrze się bawić. Także moi drodzy, mówię, tutaj bohaterów mamy sporo, mamy walkę wręcz 6, mamy dystansowych też mamy 6, no i mamy typowych wspierających też 6. Także moi drodzy, naprawdę fajnie to wygląda, fajnie się gra, polecam oczywiście, gra jest do zakupienia na Steamie, nam oczywiście z kolegą udało się gdzieś tam ją trafić w jakiejś przecenie, jak ona wychodziła dopiero, to jakiś early access,
ale ogólnie myślę, że gra będzie się na pewno rozwijała, na pewno będą dochodzić nowi bohaterowie. Tak jak mówię, ja grałem ostatni raz kilka tygodni temu i na przykład tego bohatera jeszcze nie było, a już teraz jest, także cały czas gdzieś tam widzę jakieś patche wychodzą i tak dalej. Także moi drodzy, z mojej strony to było na tyle, to była gra Battle Ride. Jeżeli Wam się podoba, to oczywiście piszcie, coś jeszcze może nagramy, może z moim znajomym, może się zgodzi, byśmy Wam pokazali, jak tutaj ciśniemy sobie razem. A jeżeli nie, no to też chcę znać Wasze opinie. Z mojej strony to było na tyle, wielkie dzięki za uwagę. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.